Ja się na tej stronie, ale ja dzisiaj pokażę wam, jak zrobić skina do Minecraft. Więc wchodzimy na wyszukiwarkę, wpisujemy skin dex i wchodzimy w editor. Jesteśmy mając takie okno. Tu masz wam wszystko to tutaj, jak się zgodzi. Więc tutaj mamy ołówek, kumka, każdy wie co to robi. To nie jest kultura. Tutaj to jest skład. Że w niektórych miejscach jest ciemniejszy kolor, jaśniejszy. I tak dalej. Jak ktoś robi profesjonalnego skina, to po prostu i robi trenowanie, to może mu się to przydać. Tutaj właśnie, tutaj jest farba. Na przykład jak mamy zrobionego skina i chcemy go przerobić ten kolor klika i mogę sobie tym kolorem malować. Więc dalej, to jest farba. Po prostu jak masz jakiś wybrany kolor, to zmienisz. Tutaj cofasz. Znasz, którą cofnąć przez przypadek, możesz cofnąć. Ciemniej, jaśniej. Przybliżenie, oddalenie. Tutaj coś takiego, że na przykład co ci robić coś symetrycznie, to że to się robi po dwóch stronach. Na telefonie czasami to nie działa. Tutaj restart, skin, to po prostu restartuje się skin. Tutaj jest barwa, kolorów. Będzie odcinek. To wpisać, żeby robić jakiś kolor. Zrobi to, ale to nie dzisiaj. Tutaj jak na przykład wkliknę sobie w głowę i nie chcę przez przypadek tego narysować jak robić ruch, po prostu tutaj sobie odklikuję i nie ma głowy. I tak jest z każdą częścią ciała. Tutaj wybieram, czy chcę mieć oryginalnego, właśnie duże ręce, czy małe ręce. A tutaj jak ktoś jest zalogowany, może to wstąpić do Spindexa. Tutaj pobierz, a tutaj to jest zwykłe pobieranie, to jest pobieranie na komputer. To tyle, więc co? Możecie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję, jak wam się to przydało. Ja dziękuję wam za oglądanie. Narka!